Maneczko, z tej strony Jacek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Lecimy sobie dalej z seryjką Feldbrunn Multifruit. Mapka. Dzisiaj troszkę inaczej. Zrobimy trochę gnojowicy, rozlejemy sobie na pole. Słabo coś wygląda ta gnojowica. Czemu to? Mamy tutaj po tym maku. Trzeba było najpierw kultywację zrobić. Dobra, skoro tak, to puścimy pracownika, kultywuję. Dobra, weźmiemy ten większy kultywator. Gdzie troszkę plac polowy, plus zajmiemy się tartakiem. Mamy załadowane kartony. Wejdziemy do tartaku, weźmiemy puste palety i od razu do mleczarni z tym lecimy. I w końcu się robią produkty mleczne. Objedziemy trochę mu kawałek, żeby pracownikowi lepiej się robiło. O, to w ogóle nie zbieramy ze środka. O co tu chodzi? Chyba górka tam dziwna i w ogóle nie łapie. Jedziemy jeszcze z jednej strony, tam za dwa razy, żeby lepiej mu się zawracało i niech on zaciśnie. My polecimy z tymi kartonami po puste palety i do mleczarni. To jeszcze raz mu pojedziemy z powrotem, bo podejrzewam, że może być tu mu mało trochę.
Dobra, niech zapierdziela. To możemy na razie złożyć i zjechać trochę. No już trochę mamy, to nam tutaj na całe pole na pewno starczy. No tutaj widzicie, już mamy załadowane te kartony. Palety z kartonami w sumie. Jedziemy teraz po puste palety. Mam nadzieję, że uda się je tu załadować, bo to dosyć wysokie są. Zobaczymy. Dzisiaj najpierw jedziemy tutaj do młyna wyładować trochę tych kartonów. I to było. Już jest mąka, czyli to będzie tam gdzieś. Tutaj. Ale my to zrobimy trochę inaczej, po prostu wyrzucimy trochę tego. I trochę coś nie idzie. Zrobimy burtę, zobaczymy. O. No coś tu nam tego nie przyjmuje. To kupiliśmy, czy nie w końcu? Kupiliśmy, dobra. Kupiliśmy. Teraz przyjmuję. Tam, tam, proszę. Bierze 20 palet, tutaj 10 palet tu zostawimy. 10 palet zabierzemy tam na dół. Cztery. No, mamy to. Teraz tutaj mamy już kartony i brakuje nam tylko zboża. To sobie przywieziemy te zboże. Kartonów mamy 20%. Dobra.
Teraz tak, te kartony, resztę to. Tutaj tak, tutaj kartony i puste palety. Da się. Więc lecimy jeszcze po puste paletki. Palet wydaje mi się, że więcej będzie szło. Tylko załadujemy ich tam w sumie do pełna, tyle ile da rady. Ile wejdzie do pełna, czyli 30. Czemu? Mam nadzieję, że wejdzie. I już produkcja w mleczarni będzie się kręciła. Teraz tylko na górę jeszcze zawieźć zboże, czyli pszenicę w tym przypadku. I mąka już też będzie się robiła, a jak już się zrobi mąka, wtedy też tam chyba puste palety i kartony do piekarni. I już w piekarni też będziemy działać. Także tutaj fabryczki nowe się otwierają, będą generować już jakieś pieniążki. Palety to tu, tak tutaj. Dobra. Menu. Puste palety. Maksimum. Wydaj. Załadowało. Dobra. Jeszcze. Dwie zostały. Mamy full. A tu jest. Dobra. Lecimy z tym do leczarni. Mało tych kartonów, kurczę, może być, ale zobaczymy w sumie. Żeby babola nie strzelić i w drugą stronę gdzieś nie pojechać. Co mi się wydaje, tam ta czarna gdzieś tu już była. Tu i nie. Pewnie nie pamiętam. Się, nie no, to w taką górkę to raczej się nie jechało. Zobaczmy, gdzie tam na czarnie. No aż tutaj. Jeszcze dwa. Mleko, a tutaj reszta, okej. O,
Już się ładnie rozładowuje. Także tu już powinna zaraz iść produkcja. A, to na razie kartony nam tylko zrzucę. Tych palet nie zrzuca, okej. Co, po puste palety? Tak, także już produkcja właśnie ruszyła, o, kartony też ruszyły. No to już się będzie teraz wszystko mało produkowało. No czy słabo to idzie? Jeden słup, tak kurde, do jutra będzie to ściągało. Kartony jeszcze lecą. To chyba trochę ręcznie zrzucimy. Naprawdę długo trwa. Teraz zapierdziela. Dobra, trochę nam tego starczy. Coś tam się wyprodukuje. Ale hałasuje, jak kierownictwo ta maszyna tu. Tutaj nic nie słychać. Tu jest gdzieś chyba trigger. Dobra, to może podjedziemy sobie. Więcej załapało teraz. No kurde, cztery rządki aż zapierdzielają. Ładnie. Zrzucimy te kartony sobie. No i dobra, na razie tyle starczy. Idziemy na pole zobaczyć, jak tam pracownik sobie radzi.
trzeci raz trzeba będzie objechać. My zaraz to zrobimy. Będzie można już gnojówkę rozrzucać. Prawie całe pole nam zrobił. Chwila, moment. Wyjdziemy w tę stronę. Ładnie zrobił, bo to dwa razy było przejechane. Dobra, to lecimy na drugą część pola. To przejedziemy, puścimy go tam znowu i my tu będziemy mogli sobie dalej działać już z gnojowicą. Niech se działa. Puszczamy go. Będziemy rozrzucać gnojówkę. A nawet ładnie teksturka wygląda. Ja tej gnojówki to trochę pójdzie, widzę. Ale mamy sporo tych krów, także na pewno nam wystarczy to na całość. Dobrze, żeśmy się przyblokowali.
Kurde, ale idzie tutaj gnojówki. Nawet nie dojedzie do końca. No nie dojedziemy. Tak nie, trochę. Dobra, musimy tankować. Tu jeszcze jedną beczkę mamy przywiezioną. Pomoc ci się blokował. On tu zamajany odwala. Dobra, to weźmiemy szybko. My go tu od początku. W tę stronę sobie jeszcze podjedziemy od razu. Ten akurat będzie wracał. Powinniśmy zdążyć. Mamy pełne. Mnie dużo idzie, ale tutaj ogromną połacz nam robi za jednym razem. Także i dużo tego idzie. A to co mamy u krów powinno nam tutaj wystarczyć u jednych i u drugich. Ewentualnie jeszcze możemy obornik wziąć od koni i obornik rozrzucić. Zobaczymy jak to wyjdzie z tą gnojówką. No jeszcze kompost w sumie mamy, że całe nawożenie za darmo będzie. Pracownik znowu coś tam się zamotał. Większą beczkę kupić taką, żeby sobie załadować i na pole właśnie przyjechać. Tyle razy nie jeździć. Daleko nie mamy, no ale... O, drzewko, elegancko. Dobra, to by było na tyle.
Lecimy szybko zatankować. Jeszcze 115 tysięcy litrów. Powinno to spokojnie wystarczyć u tych. Jeszcze u tamtych mamy trochę. Jeszcze 56 u tamtych. Czyli będzie ok. Zawsze to nawożenie za darmo. Mamy to. Mogę zatankować od razu. Uzupełnia. Zobaczymy, co ten pracownik tu odwalił. Zawiesił się gdzieś. Świetnie. Tak, ja widzę, że oni jeżdżą kurwa tak samo jak ja. Złapało. Takie górki tu, czy co, że to nie łapie? Bez problemu chwyciło. Ciekawe, czy tu chwyci. Tak, tu chwyciło ładnie. Dobra, pole jest skultywowane. Musimy szybko odstawić, bo tu z boku odstawimy. Można jeszcze jedną beczkę zatankować. Zatankuję, a to będziemy już się rozlewać. Gdzieś 1 tysięcy litrów, tylko trochę mało. Trzeba będzie rzeczywiście większą kupić. Takie duże pole tego idzie trochę. No to niech się ładuje, a my lecimy rozrzucać dalej.
podoba mi się ta teksturka tej gnojowicy. Fajnie to wygląda. Belarusik ma co robić pod te górki. No, pojedziemy tutaj w górę. No tutaj sobie wyrównamy. Ja to już za długo nie dbałem, to wrócimy sobie w tę stronę. Koniec. No dobra, to w tym odcinku byłoby to wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak spodobało się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, hej!